temperatura powietrza obniża się wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza. Na podstawie danych empirycznych stwierdzono, że temperatura maleje o 0,6 stopnia, gdy wysokość wzrasta o 100 metrów, a gdy wysokość maleje o 100 metrów, rośnie o 0,6 stopnia. W Zakopanem, które znajduje się na wysokości 1000 metrów, mamy 1000 metrów, temperatura powietrza zmierzona w punkcie pomiarowym była równa 13 stopni. W tym samym czasie dokonano pomiarów temperatury powietrza w Białce Tatrzańskiej i na Rysach. Zadanie 26.1. Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Na Rysach na wysokości 2499 metrów zmierzona temperatura nie przekraczała 5 stopni. I tak, to jest nasze wyjście, no nie? Tyle wiemy. I teraz wspinamy się i jesteśmy na takiej wysokości. Wiemy, co wiemy, że jak temperatura maleje o 0,6 stopnia, gdy wysokość wzrasta o 100 metrów. Ile tutaj jest więcej metrów? No to musimy policzyć, czyli 2499 metrów minus 1000. Otrzymujemy 1499. I co dalej? Znamy już różnicę wysokości. To teraz musimy to podzielić na 100. Dlaczego na 100? Bo muszę wiedzieć, ile mam jakby setek tutaj, tak? Zaraz rozwinę myśl. Bo powiedzmy, weszliśmy 200 metrów wyżej. Czy jesteśmy na wysokości 1200 metrów. To wtedy ta temperatura spadnie o ile? No 1200 minus 1000 jest 200 metrów. 200 metrów podzielić na 100 równa się 2 i to moje 2 mnożę razy 0,6, czyli mam 1,2. Więc ta temperatura będzie wynosiła 13 stopni minus 1,2 stopnia, no nie? Tutaj to działa podobnie, tylko są trochę gorsze liczby. Czyli to 14,99 mnożę razy 0,6 stopnia. Jeszcze raz, dlaczego razy 0,6? Bo tutaj w zadaniu mi powiedzieli. To jest to miejsce, ten moment. OK? I otrzymujemy, że to jest 8,994 stopnia. I co teraz musimy zrobić? Od tych 13 stopni odjąć to. Tak, czyli mamy 13 minus 8,994, to się równa. Mam kalkulator na słońce, to nie jest mądre. To się równa 4,006 stopnia, czyli nie przekraczała, więc to zdanie jest prawdziwe. No i teraz musimy podobnie zrobić dla Białki Tatrzańskiej. Zmienię tylko sobie kolorek. Jak masz jakiekolwiek pytania do tego, daj znać. No a teraz sobie schodzimy do Białki, czyli temperatura nam będzie rosła, tak? Gdy wysokość maleje, temperatura rośnie. Więc dalej sobie siedziałam w Zakopanem, w którym było 13 stopni i stwierdziłam, a idę do Białki. W Białce jest 650 metrów. To odejmuję
I otrzymujemy 350 metrów. No i znów to 350 metrów dzielę na 100, by wiedzieć, ile tam jest setek. Czyli mam 3,5. I teraz to 3,5 stopnia mnożę razy 60 stopnia. Dlaczego? Ze względu na to zdanie. I otrzymujemy 2,1 stopnia. No i teraz robimy co? 13 stopni plus. Dlaczego plus? Bo temperatura rośnie. Im jesteśmy niżej 2,1 stopnia, otrzymujemy 15,1 stopnia. Czyli to zdanie jest fałszywe, bo tu mamy była równa, czyli ma tyle wynosić. Jak masz jakiekolwiek pytania, no to pytaj. Teraz tutaj 2,6.2. Mamy funkcję taką i będzie funkcją opisującą zależność temperatury powietrza od wysokości w dowolnym punkcie nad Zakopanem. Obliż wartość współczynnika A i wartość współczynnika B. I można to zadanie zrobić na kilka sposobów. Pierwszy sposób: wykorzystać te dane, które już tu masz obliczone. O tyle one nie są przyjemne, bo są ułamki. Więc ja tutaj bym wolała w inny sposób zrobić. Po kolei. Co wiemy? Tutaj mam Y równa się AX plus B. I tak, Y to co? To jest moja temperatura powietrza. X to jest wysokość. Czyli wykorzystując dane w zadaniu, dokładnie to zdanie, mogę zapisać, że 13 stopni to A razy 1000 metrów plus B. I muszę stworzyć układ równań. Mogę wykorzystać którąś z tych, czyli na przykład mogłabym napisać, że 15,1 stopnia równa się A razy 650 metrów plus B. I to też jest ok. Masz kalkulator, więc bez problemu to policzysz. Ale, może być pytanie, skąd ja to wzięłam? To 650 metrów to jest Białka Tatrzańska, 15,1 to jest ta temperatura, którą wyliczyliśmy, tak? Bo Y to jest temperatura, za X daje wysokość. Mogę też policzyć sobie tak fajną, jakąś lepszą wysokość. W tym wypadku popatrz, mamy tak 60 stopnia, no nie? 6 razy 5 daje mi 30, no nie? Czyli jak tutaj pomnożę razy 5, to otrzymam. Co otrzymam? Otrzymam 3 stopnie, no nie? I co mi to dało? Ta piątka znaczy, że albo poszłam do góry 500 metrów, albo mogłam zejść w dół 500 metrów. I wtedy co to znaczy? To znaczy, że jestem na wysokości 1500 metrów i temperatura ma 10 stopni. Dlaczego 10? Bo 13 minus 3 stopnie. To 500, jak schodzę, to jest 1000 minus 500, czyli mamy 500 metrów i temperatura wynosi 16 stopni. Już opisuję te liczby spokojnie. 500, bo 1000 metrów minus 500 metrów. A nie, czekajcie, tutaj niżej to pomyliłam się w zapisie. Tu chciałam. To 500. To jest 1000 minus 100. Tu 1000 plus 100. Daje mi to, ok? I wtedy to 10 jest, bo 13 stopni minus 3 stopnie. 16, 13 stopni plus 3 stopnie. Skąd wziąłam tą 13? Z zadania. Skąd wziąłam 100 metrów? Z treści zadania. Wszystko tutaj bazuje na treści zadania. Ok? No dobra, to sobie zgumujemy.
No to weźmy może te 500 metrów, co? Czyli mamy 16 stopni równa się A razy 500 metrów plus B. No i tak. Ja bym to odjęła stronami. Czyli 13 stopni minus 16 stopni równa się A razy 1000 minus A razy 500 plus B minus B. Więc mam tak, minus 3 stopnie równa się 500A. Musimy sobie to podzielić i otrzymujemy, że nasze A wynosi minus 6 tysięcznych. Ok, ja to celowo tutaj nie lecę z tym zadaniem, jak możesz zauważyć. No i dobra, mamy A, no to wyliczmy sobie B. Czyli 16 stopni równa się A, aj, za A już dajmy naszą liczbę, minus 0,006 razy 500 plus B. No i przeklikajmy to na kalkulatorach. Pyk, 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 pyk. I powinno nam wyjść 19. Czyli odpowiedź, wezmę jakiś taki, no, o, taki kolor. Odpowiedź, moje A wynosi 6 tysięcznych na minusie, a moje B 19. Jak masz jakiekolwiek pytania, no to daj znać. Trzymaj się ciepło. Pa, buziaki.